Gdzie się chowasz tutaj za mną? Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Też witam. Wybraliśmy się na grzyby. Kosze mamy. Ja wziąłam sobie taki wielki, nie wiem po co, bo u nas tutaj w okolicy no nie ma jeszcze tych grzybów. Chodziliśmy parę dni temu tak o zobaczyć i znajomi chodzą. Ale pojechaliśmy kawałek dalej od naszego miejsca. Wzięliśmy sobie kosze, bo tak wszyscy mówią, ty, tam są. No i właśnie tam zade mną żeśmy pojechali. Zobaczymy, czy coś znajdziemy, czy wrócimy tylko z tymi koszami. Chęci są, zamiary są, kosze są. Ale czy nazbieramy, czy w ogóle coś znajdziemy? No zobaczymy. Łazimy. Edziu poszedł gdzieś w swoją stronę, ja w drugą i mam właśnie pierwszego. Trochę ogryziony, ktoś się tutaj ze mną dzielił, ale co tam? Koło pierwszego brata jego nie było, ale kawałeczek dalej już jest. I jest drugi. Dwie ślicznotki. O, tam jaki ładny. Ale śliczny. Duży. Mam nadzieję, że będzie zdrowy. Ogonek twardy. I widzę kolejnego. I nieopodal jest następny. Ale ten ładny jest. Piękny. Młodziutkie, pod spodem bialutkie. O, kolego! Kolego! Ty, won! A tutaj zobaczcie, jaka jest piękna jemioła. Gdzieś odłamała się i jemioła jest pasożytem, który pasożytuje na drzewach. I nieraz jak patrzycie na te drzewa, to takie girlandy całe wiszą. Ona tutaj ma teraz już kuleczki. To są nasiona i zarazem owoce. Są one bardzo lepkie. Ptaki żywią się tymi nasionami, kuleczkami i w ten sposób przenoszą je, bo one się przyklejają im do nóżek, do piórek i jak usiądą na kolejnym drzewie, to to nasionko na drzewie zostaje, zaszczepia się i rośnie sobie jemioła. Jak ktoś chce mieć jemiołę koło domu na drzewie, nawet na drzewku owocowym może ona być, to możecie wziąć sobie takie nasionko, taką kuleczkę, przykleić, przylepić, położyć pomiędzy korą i ono wypuści korzonki, zakorzeni się na waszym drzewku. Będziecie mieli swoją jemiołę. Jemioła uznawana w czasach starożytnych była za symbol miłości, płodności, dobrodziejstwa. No i z tego, co wszyscy wiemy, jak kawaler pannę pocałował pod jemiołą, to była, miała być jego żona. Także wiecie, uważajcie na jemiołę. Patrzcie, kogo całujecie, bo później możecie mieć na całe życie. A czasem później, jak się otworzy oczy, to jest wielkie wow. Niekoniecznie w tą dobrą stronę. A ja bym chciała tutaj zrobić wow w dobrą stronę i znaleźć kolejnego prawdziwka.
gdzie to jest mój Edziu, mój prawdziwek? Polas gdzieś swoimi ścieżkami. A tu taka była okazja. Jemioła leżała, a jego nie ma. Chociaż jemu już jemioła nie jest potrzebna. I teraz zabawa dla was. Czego widzicie? Ja go widzę, ale powiem, że też było ciężko. Przez przypadek go zobaczyłam. Myślę, że już sporo z was go widzi. Siedzi tu, pod liściami schował się. Ale jaki bialutki. Słońce na niego jeszcze nie padało. I jest biały. Edziu poszedł w swoją stronę. Nie wiem, czy coś tam znalazł, ale mi trafiła się bardzo ładna rodzinka teraz. Jeden. Trzeba ich tutaj szukać z nosem przy ziemi, bo ich nie widać. Drugi. Chowają się w liściach. Trzeci. O, ten piękny. Czwarty. I tam są kolejne. Piąty. Na tego już światło padło, wychylił główkę z liści i zrobił się brązowy. Szósty. Siódmy. Na takie miejsce warto czekać, warto chodzić nawet i chociażby pół dnia. Tutaj ktoś ściął, bo jest tylko korzonek. Zobaczymy, może jeszcze jest gdzieś tutaj w liściach. Ósmy. Ósmego nie było, ale zobaczcie, w tym miejscu typowe zachowanie grzybiarza, który poluje na prawdziwki. Czyszczenie po prawdziwku zakrywa liśćmi, żeby druga osoba, która w te tereny trafi, nie wiedziała, że cokolwiek tutaj było. Chyba normalne zachowanie. I prawidłowa odpowiedź każdego polującego na grzyby. Spytajcie, są tutaj grzyby? Jaką odpowiedź usłyszycie? Nie, 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 skąd? Tutaj nie ma nic, pani czy panie. Szkoda czasu, jedź pan w drugą stronę. Jeżeli taka odpowiedź jest, szukajcie. A znajdziecie. U mnie przynajmniej działa. Jak mi ktoś mówi, że tutaj nie ma nic, zazwyczaj znajduję kosz. I kolejne piękne dwa. Drzewa, a trzy nawet. Zobaczcie, jak się tutaj schował. Ale piękny. Ha, jest i czwarty. Jest i Edziu. Pokaż, ile masz. O, jakie ty masz czyściutkie. I teraz zobaczcie, jego, a moje. Będę czyścić dopiero w domu. Pod grzybki czyszczę na miejscu, ale prawdziwki, miejsce zbrodni, zakrywam. Gdzieś ty był, tam taka piękna jemioła leżała. To dziwnie, bo nie, ty już mnie pocałowałeś raz i wystarczy.
Boże, kochany, skutki do dzisiaj odczuwam. Jakie skutki? Same plusy. To ma plusy. No co? Ty masz też plusy. Tak. Idziemy dalej. Zaczyna chyba szczyć. Co masz to? Nie, nie mam nic. Ciebie nagrywam. A ty masz coś? Koszyk na grzyby. Zobaczcie, jaka ładna trawa. I wrzosy. W tym roku jest dużo wrzosów, bardzo dużo. I kwitną obficie. O, jest! A nie, to maślak. Ale maślaczka też weźmiemy. A tu jaki piękny. Jeżyny, ale urósł, żeby się do niego nie dobrać. Auć. Ale mój ci on, mój. Pokonam nawet te kolczaste jeżyny. Jakiś liczny? I do koszyczka. O, kolega. Won, kolega, uciekaj mnie stąd. Twój popas się skończył. No, ty zostajesz w lesie, a ty idziesz do domciu. Ktoś ci się przykolegował do tego prawdziwka. A to jest jeszcze jeden. O! E, ty jest tutaj z boku, patrz. No jest, jest. Tu. Widzę. I tam jest jeszcze jeden. Tylko nie mogę się do niego dopchać przez te krzaczory. Ale śliczne. Ajajajajaj. Ale grubasek. Zobaczcie, jaki piękny. Ale tu się trafiło. Jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. O takich miejscach to chyba każdy grzybiarz marzy, nie? Ale jest ekscytacja. I tutaj są jeszcze. Jeszcze. Ale tu ich jest. Te poobgryzane już przez ślimaki. Nie ma szans ich tu wykręcić. Ale to nic. Przydał się koszyk taki duży. Ale poobgryzane nóżki. I co za jeszcze? Nie widzę. Będziemy szukać. Zaraz tutaj w koło. Bo może będzie jeszcze. Nasze dzisiejsze zbiory prawdziwkowe. W ilości sztuk 65. Nie jest to może aż tak wielce imponująca ilość, bo ludzie zbierają po 100, po 200, 300 sztuk. I my z tymi 65, no to tak raczej średnio dla grzybiarza, ale cieszymy się bardzo, bo u nas tutaj w okolicy jeszcze jako tako grzybów nie ma. Pojechaliśmy za Dębno, tam gdzie znajomi mówili, że znajdują oczywiście miejsca. Nikt nie powie, choćby nie wiem co, nie zdradzi. Ale połaziliśmy po lasach, po ścieżkach, po dróżkach, po chaszczorach i tyle nam się udało nazbierać. Teraz je poczyszczę z tych śmieci i będę suszyć. Ale cieszą.
kto kocha grzyby, to wie, o czym mowa. I ten zapach. Uwielbiam zapach grzybów. Jeszcze jak byłam dzieckiem, chodziłam z dziadkiem czy z rodzicami na grzyby, jak zbieraliśmy podgrzybki, po deszczu zwłaszcza, one były okryte takim śliskim śluzem, lubiłam je zlizywać, a również surowe podjadać. To takie malutkie, no nie te kapcie, ale małe, takie młode grzybki na surowo uwielbiałam podjadać. I chyba to dzisiaj mi to zostało, bo jak chodzę do lasu, to za każdym razem przynajmniej jednego surowego grzyba zjem. Żyję, nic mi się nie stało. Mowa oczywiście o podgrzybkach. Teraz sobie tutaj poczyszczę te grzybki, a z Wami się na dzień dzisiejszy żegnam. Życzę Wam równie pięknych zbiorów, zadowalających, bo każde wyjście do lasu jest bezcenne. No jeżeli jeszcze przedkłada to się na taką ilość prawdziwków, no to już w ogóle jesteśmy kontenci, zadowoleni i ten taki wypad do lasu możemy uznać za bardzo owocny. Ale też jak nic nie znajdziemy, to chociaż pooddychamy świeżym powietrzem, pocieszymy się przyrodą i tego Wam życzę, żebyście umieli cieszyć się z tego, co akuratnie w danym momencie jest. No i życzę Wam oczywiście takich prawdziwków, żeby było tak, wiecie. Będę czyścić, a z Wami się żegnam. Do następnego wypadu grzybowego. Bądź tutaj z naszego obejścia domowego.